Cześć, witajcie, jestem Szymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i w tym odcinku będzie małe info co do kanału, pokaz tego co zrobiłem oraz zapowiedź dwóch odcinków, które pojawią się w najbliższym czasie. To zależy kto, jak to uważa najbliższy czas. No ale dobra, zaczynamy. Po pierwsze info o kanale. Chciałbym, aby odcinki na kanale przynajmniej do 3 lipca, bo 3 lipca wyjeżdżam na obóz, więc mnie trochę nie będzie, ale żeby pojawiały się jak najczęściej, generalnie 3-4 razy w tygodniu. Tak jakbym chciał, bo ja naprawdę chcę wam pokazać część tych rzeczy, które ja robię z komendokami, ale oczywiście ja też się uczę, więc gdybyście mieli jakieś fajne poradniki, to oczywiście chętnie je obejrzę. No i generalnie to tyle co do info o kanale. Zapowiedź. Widzieliście już zapewne mój odcinek z Mineplexa, który został wrzucony wczoraj, a ten zostanie wrzucony dzisiaj. A jutro wrzuci się jeszcze jeden odcinek z Mineplexa, z jakiejś minigierki, jeszcze nie wiem jakiej, ale być może będzie to Survival Games, tak myślę. Napiszcie co o tym sądzicie, jeżeli zdążycie oczywiście, bo być może nie zdążycie do jutra, jeżeli nie będzie głosów, to będzie Survival Games. Oczywiście da się w internecie sprawdzić minigierki z Mineplexa. No dobrze, i dzisiaj chcę wam pokazać komendę, którą stworzyłem do Minecrafta. Ale ta komenda nie przypomina tych komend profesjonalnych. No, bo ja jeszcze, jak już mówiłem, nie jestem jeszcze profesjonalistą z komend bloków. No ale dobra. Każdy wie, jak wygląda moja głowa. No i każdy wie, że nie jest to ta głowa. Zostawię wam komentarze do spekulacji, czyja to głowa, ale zapewne wiecie. Moja głowa wygląda tak. Mamy ją tutaj w tym pomieszczeniu, które mimo zamkniętych drzwi jest jasno, to dlatego, że drzwi te Minecraft uznaje za przeźroczyste. No dobra, mamy PPP, ale co z tego? No właściwie nic. Ale każdy wie, że mam czerwone oczy. Tak. I czasami objawia się też zła strona mojej natury. I zobaczycie to dzisiaj w komendzie, bo dzisiaj w komendzie możemy przyzwać mojego złego sługusa. Mój zły sługus jest zły, jak sama nazwa wskazuje, i zamierza zabić gracza, dlatego wziął sobie też odpowiedniego konia, ale koń ten takiego brzydala nie chce nawet nosić. Znaczy się brzydki to on nie jest, bo ma mój ryj, ale no bardzo brzydki charakter. No zobaczmy jak on wygląda. O, siedzi sobie na takim koniu zombie, na tego strąca. Taki czysty, tak, czysty ja. No więc, jak widzicie, mam diamentowe uzbrojenie. Zobaczmy, jak pójdzie mi zabicie go. Jak widzicie, jest on bardzo szybki. I zadaje dość dużo, ponieważ ma dobrą broń, aż dwie motyki. Ciekaw jestem, czy uda mi się go zabić. Raz mi się udało go zabić za pierwszym razem. Tak, udało mi się go zabić tym razem też. Zjemy sobie rybkę, aby się uleczyć. I zobacz, przyjrzyjmy się temu, co z tego zombiaka dostajemy. Po pierwsze, kosę zombie pozdrawiam Magda Gessler, zaklętą na ostrość 5, czyli to, co on trzyma w prawej ręce. Po drugie, zwykłą kosę zombie polecam Magda Gessler, którą ma w lewej ręce. No i dostajemy też zgniłe mięso, bo on zmienił się w zombie. I blok lazurytu, to granatowa nagroda za zabicie sługusa peszynca. Z
zabijemy sobie też tego konia, który nie jest agresywny. Jak widzicie, woli jeść trawę i wypada też z niego zgniłe mięso. No to spróbujmy zawalczyć sobie z nim drugi raz. Tak jak widzicie, został już strącony. Tak, no gini głupku. Jaki silny jesteś. Zaraz też wam powiem, w jaki sposób on został stworzony i czym naprawdę jest. Tak, dostałem kolejne kosy. Aha, i taka jeszcze informacja, że może z niego wypaść, jest 5% szans, że może z niego wypaść jego buty lub jego zbroja. Jego klata w sensie. No dobra, to tak naprawdę powiem wam teraz, że to jest zombie. Kurczę, musiałam się zastanawiać na taki kapłański, nie? Kurczę, i kolejny ten. Jest tutaj normalny zombie. No a tutaj nie przywołam tego drugiego, bo cóż. No to spróbujmy wcisnąć mu te kosy. Oczywiście ich nie złapię, nie? Trudno było się tego spodziewać. No ale uwierzcie mi na słowo, że to jest zombie. Na głowie trzyma moją głowę, którą tutaj też sobie postawiłem. W rękach trzyma te rzeczy i siedzi na koniu. I myśli, że jest fajny. Tak, zwróćcie uwagę, że to jest zombie. Widać. Ma zaklęte buty. Tak, i koń go już nie chce. Dobrze. Ten koń został stworzony w Minecraft Custom Mob Generator. I 2 lipca tego roku pojawi się wiele odcinków na moim kanale, między innymi właśnie w jaki sposób korzystać z tego narzędzia, w taki sposób, żeby tworzyć właśnie takie moby. Do widzenia w tym odcinku, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to możecie podarować mi prezent w postaci subskrypcji, lajka, bądź po prostu pieniędzy na piwo. Bo ostatnio mi nie starcza. No dobra, do widzenia.